Mariusz Olkiewicz, Indekecz, jesteśmy na oficjalnym Media Day przed galą XTB KSW 89, a ze mną mistrz organizacji KSW w wadze średniej, Paweł Pawlak, witam serdecznie. Siemanko, witam. Słuchaj, no rozmawiałem już o tym trochę z Adrianem, no było dużo jaj przed tą walką, no były generalnie, były jaja, były śmieszki, były vlogi. Czy ty jesteś już w tym nastawieniu do walki, czy jeszcze na razie jest luźno? Nie, jeszcze jest luźno, teraz jest nastawienie zrobić wagę, to jest priorytet generalnie, a dopiero jak się zrobi wagę, to się myśli bardziej już o walce, tak? Choć ja ogólnie tak nie myślę o walce tak naprawdę do wejścia na halę i dopiero jak wchodzę na halę i dopiero jak wchodzę na rozgrzewkę, to zaczynam się nakręcać, myśleć już tam o walce, skupiam się generalnie, koncentruję, tak? To na razie na spokojnie. Czy po co mam się stresować w tym momencie, jak to i tak nie ma większego znaczenia? No już jesteś doświadczonym zawodnikiem, już trochę tego przeżyłeś, z wielu tak zwanych pieców chleb jadłeś, czy to będzie najcięższy chleb do zgarnięcia? No to się okaże w sobotę tak naprawdę, ale nastawiam się właśnie na taką walkę jak z Adrianem Błyszyńskim w Babilonie, gdzie były to ciężkie walki ogólnie i nastawiam się na takie coś, bo nawet oni są podobni, szczerze mówiąc, bo Adrian też jest bokserem, jest taki charakterny, że dostaje ciosy i idzie do przodu. Myślę, że tutaj będzie ogólnie podobnie, że ta walka będzie w płaszczyźnie stójkowej, tak coś mi się wydaje, nie? Także zobaczymy, czy to, co zanalizowałem, to wyjdzie, tak. No, sporo osób powtarza też to, że prawdopodobnie zmierzysz się z najsilniejszym ciosem, z jakim do tej pory miałeś okazję się zmierzyć. Czy faktycznie myślisz, że może tak być, że pierwszy raz poczujesz takie ciosy zawodnika? No, nie ma, że ze skraju kategorii, no bo wiemy, że mierzył się już też z Mariuszem Pudzianowskim, wyszedł do ciężkiego, ważył wtedy około 100 kg. Także no, uderzyć potrafi, no też pokazywał to na walkach, no bo mówi się o Michale, no grappler, no ale jaki grappler, jak on ciągle nokautuje, a nie poddaje. Wolałbym się z tym nie zmierzyć, żeby Michał tak mocno uderzył, że to było kłamstwo, że ludzie tak mówią. Także wolałbym, żeby był delikatnie, żeby mi się nic nie stało. Ale tak, no wiadomo, że to jest grapple, nawet chyba dostał teraz trzecią belkę na czarnym pasie, ale jak widzimy we wszystkich jego ostatnich walkach, to on przede wszystkim bije się w stójce, tak? Więc myślę, że na tą płaszczyznę jesteśmy bardziej przygotowani, szczerze mówiąc. I myślę, że sam Michał będzie chciał bardziej mnie upierdzielić tym swoim cepem i tak raczej tą walkę będą chcieli ukierunkować, nie? U Michała występują dwie firmówki. Pierwsza to jest ten prawy, a druga to jest krucyfiks. Miał taką serię, tych walk trochę wygrywał. No, jak to się mówi, wieść gminna niesie, że Michał z góry to jest rozlany beton i nie da się spod tego wstać. A właśnie w tej pozycji ten krucyfiks jest zapinany. Czy te techniki, uciekanie z techniki z krucyfiksa było trenowane? Szczerze mówiąc, no to my dużo robimy parteru, grapplingu, takich młynów zapaśniczych, jestem na to przygotowany, ale raczej nie nastawiam się na to, żeby mi założyć tego krucyfiksa ogólnie. No mi ogólnie ciężko nawet boczną złapać, szczerze mówiąc, co dopiero połówkę, więc wydaje mi się, że no ciężko będzie dojść do tej pozycji mi, ale no zobaczymy, co życie przyniesie, tak, no mam nadzieję, że tego nie zrobi. No przed tą walką padało, że Paweł Pawlak w żadnej płaszczyźnie nie jest wybitny, jest po prostu kompletnym zawodnikiem, to tak naprawdę jest najlepsza opcja w zasadzie w tym MMA, w nowoczesnym MMA, ale w której ty płaszczyźnie się czujesz najlepiej, która płaszczyzna, jakbyś miał toczyć walki tylko w jednej płaszczyźnie, wybrać sobie jedną i zmienić MMA na przykład na grappling, zapasy, boks, albo kickboxing, to co by to było? No to nie, no jak widać generalnie w walkach, jak się układa wszystko dobrze w stójce, no to jestem kickboxerem i nawet nie kickboxerem, bardziej majtajczykiem. I bardziej raczej w tej jakby dyscyplinie no najlepiej się czuję, ale no wiadomo, jestem już zbyt wszechstronny, żeby być jednopłaszczyznowy i wybieram podczas walki najsłabsze strony przeciwnika, dostosowuję się do niego i nawet zmieniam często game plan. I jak będzie trzeba, to będę też obalał Michała, tak? No jak poczuję, że nie wiem, słabnie, czy gorzej się wczuję w tej płaszczyźnie, no to będę leciał w tą stronę, tak? No, jestem tak, myślę, doświadczonym zawodnikiem, że po prostu dostosowuję się podczas walki do przeciwnika i wtedy staram się go jak najszybciej skończyć. Jest to, czy na ten etap to jest już jakieś spełnienie marzeń, czy ta jedna walka musi się dokonać i musi być twoja ręka w górze, aby tak faktycznie było? No bo zawsze mówiłeś o tym, że chcesz się zmierzyć z legendą. Wiadomo, rozmawiamy dalej, czyli tak zwane jakby wejście na drogę Hall of Fame i bycie legendą, trzeba pokonywać legendy, wiadomo. Natomiast czy jest już jakiś element tego spełnienia na ten moment, biorąc pod uwagę to, że no już nic się nie zmieni i wejdziecie do klatki razem w sobotę? Szczerze mówiąc, no na razie to nie ma większego znaczenia, dopiero jak walka się odbędzie. Na razie jestem bardzo szczęśliwy z tej akcji całej, więc
tu już jestem powiedzmy spełniony, tak? No bo wiem, że jutro będzie oddanie pasa i to będzie coś pięknego naprawdę, że możemy takie coś stworzyć z Michałem i pomóc dzieciaczkom w tej drodze, że tak powiem, ciężkiej. Więc to jest dla mnie coś pięknego, jestem tym bardziej spełniony niż na razie walką. Ale no wiadomo, jak przyjdzie walka, no to już wtedy, jak wygram oczywiście, to też będę bardzo zadowolony i szczęśliwy, że to się stało. No nie da się ukryć, że czysto technicznie KSW po prostu musi zamówić drugi pas i finalnie przed kolejną obroną pasa twoją albo Michała ten pas musi być, więc tutaj akurat to się nie zmieni, natomiast no, ten zostanie zlicytowany. No i teraz ja się tak zastanawiałem w zasadzie, o jakich kwotach jest mowa. Adrian mówi, że już ma ludzi gotowych, którzy mają 5 dych od razu, 50 tysięcy, już ma takich, którzy już tyle dają. Jakby, ale no, już jest dobrze. Złotych czy jakichś rubli, bo on tam ma różnych gości, więc mam nadzieję, że złotówki albo dolary, tak? No złotówki, chyba mówił o złotówki. Pytaliście go o walutę, więc może być ciężko później. No, lepiej dopytać, czy to nie ruble faktycznie, bo teraz za 5 to... W ogóle, no. To nie... Za 100 zł będzie. Coś koło tego. A tak poważnie, jak myślisz, ile ten pas jest warty realnie? Bo pas jest warty dokładnie tyle, ile ktoś za niego zapłaci, nawet jak my uważamy, że jest inaczej. Jak myślisz, jaka to może być kwota? Nie, no myślę, że... Wierzę w to, że od 100 do 200 tysięcy powinno to się zamknąć, tak? To byłoby coś wielkiego, no bo to jest pierwszy pas KSW, który został po pierwsze zlicytowany. Nigdy tego nie robił. Tu nie jest żadna replika pasa, tylko to jest prawdziwy pas, więc myślę, że on zasługuje na dużą kwotę i żeby bogaci ludzie po prostu mogli mieć takie dzieło sztuki u siebie i niech to licytują za żarcie, że tak powiem, i go wygrywają, i żeby będzie licytacja za licytację, tam ktoś za 1000, ktoś dwa, i tak, żeby to szło do 200 tysięcy. Wiadomo, im dłużej, więcej, tym lepiej. Tak jak, no, jakby to było ze 150 tysięcy, to byłbym naprawdę zadowolony i szczęśliwy. A co to mówić, no wiadomo, no, KSW musi zrobić pas następny dla nas, więc też dzięki nim jest ta akcja tak naprawdę, no bo musieli się na to zgodzić, szczerze mówiąc. No i po prostu parę miesięcy się po prostu nie będę lansował bez pasa, jak wygram i tyle, tak? A że ja się nie lansuję, to dużo się u mnie nie zmieni, bo mój pas zawsze jest jakby na salce, wisi sobie tam i to wszystko, tak? I się kurzy. A tak to po prostu zrobi coś dobrego i będzie się kurzył kogoś innego. A nie, ja wiadomo, że jest szczytny cel, ale tak trochę pół żartem, pół serio zapytam, czy nie jest ci smutno, że bez względu na wynik walki jeden pas może wrócić tylko do Octopusa? O ja... No ale szczerze mówiąc, to dla mnie nie ma znaczenia, tak? Może jakbym był młodszy, może bym inaczej na to patrzył, ale przez to, co opowiadałem, że miałem bardzo długą, krętą tą drogę, tak naprawdę parę lat temu już powinienem zakończyć karelę przez te moje kontuzje z kręgosłupem, więc to nie ma większego znaczenia, szczerze mówiąc. Fajna jest to ogólnie pamiątka, ale liczą się chwile, tak jak dni, których nie znamy z mojej piosenki, którą zawsze puszczam, Grechuty, więc liczą się takie dni, których jeszcze nie znamy, a tutaj moim zdaniem taka chwila, w której mogę pomóc komuś, ocalić nawet życie może, to jest coś piękniejszego, ja to zapamiętam do końca życia, a pasy są, pasów później nie ma, pasy możesz też tracić, więc to nie ma większego znaczenia, szczerze mówiąc, w moim życiu, tak? Są tylko materialne sprawy i to wszystko, tak? Więc, a jak może zatęsknię za nim, to sam będę go licytował i może go wtedy sam wykupię. To właśnie jedna rzecz dla licytujących, to jeszcze jest jedna ważna informacja, bo może nie wszyscy to jakby załapali, ale to jest jednak też pas, no, historyczny dlatego, bo to jest pas należący do Mameda Halidowa między innymi. Tak? No tak. To ja go nie oddaję. No był mistrzem, był, no, czy nie był? No był. Tak, rzeczywiście, to nie, kurde. Myślałem, że to był Wakował, nowy. No nie, no, znaczy, nie, czy czysto fizycznie, no to nie, no, wiem, no, tak, to, tak. To nie wiem, to mamy tylko w jej KSW. Ja się śmieję oczywiście, nie? Ale, nie, no. Nie tak. Ma to znaczenia, tak? Jeszcze wygrałem na Radowym z Tomaszem Romanowskim, więc fajnie. No myślę, że wart jest dużych pieniędzy, tak? Czyli jest to pas mój i Mamedo, także myślę, że warto go mieć. No, jest gratka naprawdę dla psychofanów, także liczymy, że ta kwota będzie naprawdę sześciocyfrowa, czyli przekroczy 100 tysięcy. Siedmiu. O, boż, aby było, co? No, byłoby grubo. Może Pudzian kupi. O, właśnie. Jego, no, na pewno ma milion. Może być problem, no. Może nie pójść w licytację. A myślisz, że jakby Pudzian go wylicytował za milion, to myślisz, żeby go potem bronił? No, myślę, że mógłby go nie bronić. W 8-4. O właśnie, jakby później wylicytował twój pas za milion, to byś go wyzwał do walki, żeby go odebrać i wylicytować jeszcze raz. Dobre, no. No w sumie można by coś takiego zrobić, później znowu by się go sprzedało. I znowu by go kupił. I tak kółko się nie zamyka. No, także to byłaby dobra akcja charytatywna byłaby bardzo mocna. No tak się teraz zastanawiam, no bo teraz mamy tak, no Bartos idzie, znaczy Parnas idzie do Bartosa, dwie kategorie różnicy. W sumie Michał już to przeżył. Myślałeś o takim wyskoku do ciężkiej?
Że ja do ciebie? Nie mówię do Fila, no, na przykład do Mariusza właśnie. Nie, myślę po pierwsze, że ja nie jestem jakimś tam, nie wiem, influencerem. Żebym miał dużo obserwujących, taka walka by się nie sprzedała, tak więc nie opłaca się iść do Pudziana, choć może bym zarobił większe pieniążki, a poza tym ja nie ważyłbym dużo ogólnie. Myślę, że Pudzian no, też ma swoją siłość. Mamet, wiadomo, pokazał klasę generalnie, ważył 93 kilo i zrobił wielką robotę, ale chyba nie są mi potrzebne takie walki, szczerze mówiąc. Czyli śrubowanie rekordu. 4, a jak nie wiem, może Adrian odejdzie kiedyś, to zejdę do 7-7 po drugi pas i myślę, że to byłby fajny scenariusz, tak? Bo 9-3 to już nie jest dla mnie, co dopiero ciężko. Niestety jestem troszeczkę takim grubaskiem, tak? Więc jak waży 95 kg, to ja mam mocne boczki i nie mam kraty, więc myślę, że w ciężkie to bym wyglądał jak ten Roy Nelson, więc nie wiem, czy to byłoby fajne dla oka. Słuchaj, jedna rzecz chciałem cię zapytać, bo mam ją zanotowaną i teraz mi się przypomniała. Ja widziałem na twoich mediach społecznościowych chyba trening z Natalie Wayne. Mogłeś przybliżyć kulisy tego treningu i czy na pewno rozmawiamy o treningu MMA? O ja, do parteru. Nie, to każdy myli, to tam, wiadomo, w Oktopusie tam troszeczkę mówią, że to ja ją trenuję, ale ja ogólnie Natalii nie trenuję, tylko mój trener Grzegorz Chałubiński i tam była taka jedna... Robi się coraz ciekawiej. Właśnie. I trener po prostu, raz przyszedłem na tarczę po niej. No i tak, ale ogólnie bardzo sympatyczna dziewczyna, uśmiechnięta, taka pracowita, więc nawet ją zagadałem tam, dobra, jak chcesz, to zrobimy sobie sparring w stójce. No i tam posparowaliśmy w stójce tylko tak naprawdę i to wszystko, ale bardzo sympatyczna dziewczyna. Życzę jak najlepiej, chyba w styczniu ma jakiś tam debiut, chyba w Prime, już nie pamiętam. Ale nie, ogólnie spoko, ale nie trenuję jej, myślę, że żona by mogła mnie zabić wtedy. Bo ja mam taką prywatną salę swoją, małą, że tak powiem, więc jakby to zobaczyła, to by mogła być zazdrosna. Mogłoby tak być? Nie robię takich sytuacji dwuznacznych. Paweł, ja jeszcze sprawdzę, bo czy na pewno mi żadne ciekawe pytanie, bo ta do ciebie nie uciekło. Czy wszystko mam? A, no pewnie, że nie wszystko. Wytłumacz mi, boję się. O co chodzi z tym Audi bez wycieraczek, no przecież to jakieś żarty, o co chodzi, przecież jak coś się klika, no to ja rozumiem, jak na przykład zamawiam kawę ze Starbucksa w jakiejś aplikacji, to też muszę znaczyć, że bez cukru chcę, żeby było wiadomo, ale o co chodzi, jak kupujesz Audi z salonu, no to jak już stacie na Audi z salonu, to stacie na wycieraczki na Audi z salonu. Po pierwsze, muszę to wyjaśnić, to jest moje auto. Jak to? To jest banku auto, tak. Okej, okay. Czyli leasing. To jest, tak, także to nie jest moje auto, ja nie wiem nawet do co chodzi z tymi wycieraczkami. No poza tym, no jak mój kolega miał wycieraczki takie same, to po co przepłacać? I lepiej wziąć od kolegi, który da ci za darmo, niż kupować gdzieś tam w jakichś salonach, gdzie one kosztują, nie wiem, 1000 zł. Także bez sensu. Trzeba też czasami, jakby to powiedzieć, oszczędzić grosza, coś takiego, nie? No grosz do grosza i będzie kokosza. Panie, grosz do grosza będzie i będzie więcej koni do tego, do auta. No dobra, i ostatnia rzecz, to w ogóle jest ciekawa, 15 grudnia, czyli jutro, mija 5 lat od twojej ostatniej porażki. Tak, dokładnie, no spoko, ogólnie cieszę się, że tyle... No dobrze, że nie w sobotę, bo by było fatum. O, właśnie. Tyle lat w sumie niepokonany, no cieszę się z tego faktu, że idzie ten progres cały czas i się cały czas rozwijam. Wierzę głęboko w to, że w sobotę, następny rok, że tak powiem, będę pielęgnował, żeby był do 6 roku i cieszę się, tak? No znaczy, że robię dobrą robotę i idzie to w dobrą stronę, nie? Także super. No dobrze, Paweł, to tyle ode mnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i za poświęcony czas. Jak zwykle przyjemność. No i co, baw się dobrze w sobotę w klatce, jutro się widzimy na ważeniu. Dokładnie. Idę właśnie sobie zrobić szybką kąpiel gorącą i robić wagę, także widzimy się jutro. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.